To ja Wam z góry uczciwie zapowiem, że to nie będzie łatwy podcast, bo temat nie jest łatwy, ale ogarnialny. I ja się o tym przekonałam, bo wiecie, hormony to jest taka sprawa, taki temat, który dotyka wielu z nas. Sama musiałam się z tematem zderzyć i na początku byłam jak dziecko we mgle. Niby coś tam na biologii kiedyś słyszałam, ale nie bardzo ogarniałam, o co chodzi i potrzebowałam bardzo jasnej wiedzy. A wiecie, co się dzieje, jak się wpisze temat w Google? Zazwyczaj kończymy na bardzo słabych scenariuszach, które są podparte niewielką ilością jakichkolwiek dowodów, oprócz tego, że no, katastrofa jest nieunikniona. I przyszła mi z pomocą książka, przed którą na początku się wzbraniałam, bo są wakacje, bo mi się wcale nie chce jakoś specjalnie myśleć, a nagle przychodzi książka pod tytułem, no niekoniecznie dobrze brzmiącym, hormony. I sobie myślę, matko jedyna, to będzie jak repetytorium z biologii, będą wykresy i trzeba będzie dużo myśleć. I nie trzeba było aż tak dużo myśleć. Fantastycznie napisana książka, bardzo popularno-naukowym, strawnym, ale trafnym i klarownym językiem pod tytułem Hormony, pod redakcją Joy Hinson i Petera Ravena, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa naukowego PWN. No i pomyślałam sobie, że warto by było o tych hormonach pogadać z kimś, kto ma doświadczenie, ale od takiej strony psychologicznej. Nie będzie tam prostych odpowiedzi, bo samo funkcjonowanie hormonalne człowieka i w ogóle funkcjonowanie w zakresie zdrowia psychicznego, jak i fizycznego, to naczynia połączone, osadzone w środowisku, więc tych czynników jest bardzo wiele i nie będziemy potrafili Państwu udostępnić ani podpowiedzieć pewnych rozwiązań i chałupniczych sposobów na radzenie sobie z gospodarką hormonalną, ale zapraszam do wysłuchania tego podcastu, którego patronem jest wydawnictwo naukowe PWN. Będziemy rozmawiać o hormonach, o tym, co się dzieje w ciele człowieka, ale przede wszystkim jak oddziałuje to na nasze funkcjonowanie i zachowanie z aspektem również zdrowia psychicznego. To jest podcast Gutral Gada. Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką, a moim dzisiejszym rozmówcą w tym podcaście jest profesor Wojciech Dragan, naukowiec, psycholog. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tego właśnie odcinka. Profesor Wojciech Dragan jest z nami. Witam Panie Profesorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę na nasze spotkanie, bo temat jest, może się wydawać nieoczywisty w kontekście podcastu psychoedukacyjnego i podcastu z obszaru zdrowia psychicznego, ale ja myślę, że jednak ten aspekt ma duże znaczenie. Ponieważ wiele mówi się o zmianach hormonalnych i w zasadzie tak myślę sobie o rozmowach prywatnych osób z mojego grona, w zasadzie każdy w którymś momencie, już pomijam to, że po 30 roku życia w ogóle konfrontujemy się z tym, że potrzebujemy lekarzy, nieco intensywniej niż w poprzednich etapach życia, ale często wielu z nas ma na koncie jakieś kontakty z endokrynologami. To znaczy, że gdzieś w badaniach pojawiają się pewne zmiany hormonalne, które dają szereg różnych objawów. To tak porządkując naszą dyskusję, może zacznijmy od tego, czym w ogóle te hormony są? Hormony są po prostu pewnymi substancjami, cząsteczkami, które mają taką funkcję sygnalizacyjną, które są przesyłane poprzez krew z komórek, które je wytwarzają, do jakichś określonych komórek docelowych. To, co jest charakterystyczne dla tego typu cząsteczek sygnalizacyjnych, to to, że wiążą się one z pewnymi specyficznymi białkami, które są umieszczone najczęściej na powierzchni komórek docelowych, które nazywamy receptorami. Czyli każdy hormon ma swoisty dla siebie albo i nieswoisty, bo są pewne receptory, które mogą wiązać wiele różnych hormonów. Więc może nie swoisty, ale tak powiedzmy, że taki pasujący do danego typu, danego rodzaju hormonu receptor. Więc to są takie, bym powiedział, dwie charakterystyki, które przede wszystkim określają te cząsteczki, które nazywamy hormonami. Hormony to nie jest jakaś jednolita grupa substancji chemicznych,
tylko możemy tam mówić o takich różnych podtypach, tak, ze względu na ich pochodzenie czy też budowę chemiczną. To tak, wiem, że to będzie pytanie rzeka, ale pozwolę sobie je zadać, a potem będziemy w coraz mniejsze strumienie tej rzeki odchodzić. Jaką rolę pełnią hormony w naszym organizmie? No to jest rzeczywiście pytanie rzeka, tak bym powiedział, tak? To znaczy, no tutaj dużo różnych funkcji. Ta podstawowa, tak, o której powiedziałem, czyli sygnalizacyjna, tak? Czyli jakby dzięki temu różne komórki czy różne organy w naszym ciele mogą się ze sobą komunikować, tak? Przesyłać sobie sygnały, tak? Czyli to jest jakby taki alternatywny sposób przesyłania informacji w obrębie organizmu, alternatywny do układu nerwowego, tak? Czyli tu układ nerwowy i układ hormonalny byłyby takimi układami komplementarnymi. No ale hormony też spełniają szereg innych funkcji. Oczywiście to wszystko zależy od tego, o jakim hormonie mówimy. No, psychologów, bym powiedział, najbardziej interesują takie hormony, które na przykład wiążą się z reakcją stresową, prawda? Czyli kortyzol, adrenalina, tak, te mają za zadanie albo komunikować takie niebezpieczeństwo, zagrożenie, tak, albo też mobilizować organizm do jakiejś reakcji, tak, w związku z jakimś zagrożeniem zewnętrznym. No, wielu z nas mówi w świecie, że stres jest takim naszym cichym zabójcą. Z drugiej strony powiedział pan, że kortyzol czy adrenalina uruchamiają pewne procesy, które odpowiadają na zagrożenie. No, adaptacyjnym byłoby ratować się, kiedy to zagrożenie faktycznie gdzieś nam występuje. Czy to prawda, że ten stres to jest cichy zabójca z perspektywy hormonalnej właśnie? Wie pani, no, stres to jest taki stan, którego nie jesteśmy w stanie uniknąć i reakcje organizmu w odpowiedzi na bodźce, które są interpretowane przez nasz układ nerwowy jako zagrażające, no, będą czymś naturalnym, tak? Czymś, czego nie możemy odciąć, tak? Albo się oduczyć, tak, no bo są pewne sposoby, bym powiedział, pierwotnego reagowania na pewnego grupy, rodzaje bodźców. Wszystko jest oczywiście kwestią tego, w jakiej ilości, w jakim natężeniu te bodźce stresowe występują. To, co jakby z perspektywy oczywiście psychologii wiemy, jest czymś, co organizm sobie ma pewną trudność, żeby poradzić, to jest stres, który ma charakter chroniczny, bądź też taki stres, który ma charakter gwałtowny, przekraczający zasoby, możliwości poradzenia sobie jednostki. Natomiast oczywiście, jak wiemy, tak, z badań psychologicznych, no tutaj główną rolę stresowi jako takiemu czynnikowi, który jest związany, czy predestynuje do psychopatologii, no przypisuje się takiemu chronicznemu stresowi, tak? Czy to tutaj uważane jest za pewnego rodzaju taki jeden z czynników, które zwiększają szanse rozwoju zaburzeń psychicznych. To oczywiście jest związane z tym, co się dzieje z systemem, układem, który uwalnia hormony stresu i jakie są konsekwencje uwalniania tych hormonów stresu dla funkcjonowania poszczególnych tkanek i organów. Jakie mogą być to konsekwencje? No, może zacznijmy od tego, że glikokortykoidy, czyli do których zaliczamy kortyzol, mają swoje receptory w różnych częściach ciała, w tym w mózgu. Więc są to hormony, które będą oddziaływać na różne
tkanki jednocześnie. Są to również hormony, które mają taką możliwość regulowania aktywności różnych genów. Dzieje się to w taki sposób, że na przykład, że receptor dla danego glukokortykoidotu łączy się z cząsteczką glukokortykoidu i modyfikuje aktywność specyficznych genów. To mogą być najróżniejsze geny, które są zaangażowane w najróżniejsze procesy w naszym organizmie, również takie, które są związane z aktywnością wielu innych hormonów czy aktywnością układu nerwowego. Czyli ten chroniczny stres tutaj może nam zmodyfikować aktywność naszego organizmu na wielu różnych poziomach. Tak? Od takiego poziomu genetycznego, czyli aktywności różnych genów, tak? Czy będziemy mieli na przykład mniej lub więcej wytwarzanych specyficznych białek, do aktywności określonych tkanek czy całych organów. Tak? No, oczywiście psychologów najbardziej interesują takie zależności, które są związane z aktywnością układu nerwowego, prawda? I tutaj różne badania dotyczące na przykład takiego chronicznego stresu w dzieciństwie wskazują na to, że sposób trwały może być zmodyfikowana na przykład w ogóle aktywność układu stresowego, ale też na przykład aktywność ciała migdałowatego. Tak, że ciało migdałowate będzie reagować w sposób bardziej, bym powiedział, gwałtowny w odpowiedzi na szerszy zakres bodźców, tak? Czyli będziemy interpretować rzeczywistość. To oczywiście jest pewnego rodzaju aktywność. Ja tutaj mieszam oczywiście różne poziomy, tak? Znaczy mieszam ten poziom biologiczny z tym poziomem poznawczym. Tak, bo jak mówię interpretować, to gdzieś tam zakładam, że pewne, bym powiedział, przekonania, tak, czy pewnego rodzaju mechanizmy poznawcze będą się kształtować na takim mechanizmie biologicznym, który się w ten sposób ukształtuje. Natomiast oczywiście najbardziej takim, bym powiedział, uderzającym przykładem, tak, modyfikacji tego wczesnego stresu, tego chronicznego stresu we wczesnym dzieciństwie jest na przykład zablokowanie aktywności genów odpowiedzialnych za reakcję stresową, na przykład genu kodującego receptor glukokortykoidowy. Tworzy się pewnego rodzaju taka, bym powiedział, zależność, tak, o charakterze takim negatywnym, tak, to znaczy ten układ osi po wzgórze przysadka nadnercze, czyli osi HPA, niejako staje się bardziej wrażliwy na bodźce zagrażające, bodźce zewnętrzne i reaguje w sposób gwałtowniejszy. To jakby chroniczny stres i uwalniany przez dłuższy czas kortyzol powoduje, że w przyszłości ta oś HPA, tak, i ten układ odpowiedzialny za reakcję stresową, no będzie taki, bym powiedział, bardziej wrażliwszym instrumentem, tak, bardziej czułym instrumentem. To jest przykład tego, prawda, jak kortyzol może jakby zaburzyć funkcjonowanie organizmu, ale myślę, że to tutaj słuchaczy też zainteresuje, że nadmierne wydzielanie kortyzolu jest też takim czynnikiem, który na przykład jest sugerowany jako czynnik ryzyka dla cukrzycy typu drugiego, czyli na przykład, czyli takiego rodzaju cukrzycy, który jest związany z insulinoopornością, komórek, czyli taką niewrażliwością komórek organizmu na insulinę.
to nie jest ten rodzaj insuliny typu pierwszego, gdzie insulina nie jest wytwarzana przez komórki trzustki, tylko właśnie taki rodzaj, ja oczywiście tutaj trochę upraszczam, bo tam jest teraz więcej tych typów, natomiast no, w takim starszym podziale rzeczywiście mówi się o takiej cukrzycy typu drugiego i tutaj uważa się właśnie, że ten chroniczny stres i kortyzol, tak, przez dłuższy czas uwalniany, może być takim czynnikiem, który będzie nam będzie związany właśnie z takim ryzykiem cukrzycy typu drugiego. Zastanawiam się, bo mówi Pan o na przykład osi HPA, w jaki sposób różne dysregulacje związane z naszym układem hormonalnym, czy z kortyzolem, czy z adrenaliną, albo z jakimkolwiek innym hormonem, mogą być przejawiane w naszym zachowaniu. To znaczy, no wiadomo, jeżeli pójdziemy do lekarza, zrobimy sobie jakieś badania, prawdopodobnie uzyskamy wyniki, plan leczenia, no ale pojawiają się różne symptomy, które odczuwamy, które sprawiają, że my się do tego lekarza udajemy. Zastanawiam się, jakie mogą być objawy różnego rodzaju dysregulacji emocjonalnych, ale także w jaki sposób one mogą przejawiać się w codziennym zachowaniu. Ja myślę, że tutaj takim przykładem, który możemy podać, żeby się oderwać od kortyzolu i hormonów stresu, jest przykład tak zwanych hormonów płciowych żeńskich. Mówię tak zwanych, ponieważ mężczyźni też wytwarzają estrogeny, wprawdzie w niewielkich ilościach, ale wytwarzają, więc nie są to tylko hormony płciowe żeńskie. Ja myślę, że to jest taka sytuacja, która, znaczy sytuacja, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale taki przykład, może taki przykład, który dotyczy przynajmniej części ze słuchaczek, tak, podcastu, gdzie różne wahania poziomu estrogenów i progesteronu w różnych fazach cyklu miesiączkowego, no, dają znać o sobie i skutkują czymś, co na przykład jest odczuwane jako napięcia przedmiesiączkowe. No więc oczywiście to nie jest tak, że te wahania, tak, czy zmiany poziomu estrogenów, które są oczywiście czymś naturalnym w cyklu miesiączkowym. Ja się tutaj jako mężczyzna mądrze, prawda, ale to myślę, że każda kobieta o tym wie, że zmiany poziomu hormonów, tak, różnego rodzaju hormonów są no, czymś, co jest jakby zmienne w trakcie cyklu miesiączkowego. No i możemy powiedzieć, że jak mamy tą pierwszą fazę cyklu, tak, i koło owulacji, to mamy to szczytowanie estrogenów i to jest odczuwane przez organizm jako coś dobrego, prawda? Tutaj nastrój się wzmaga. No ale potem ten poziom estrogenów spada, tak? I to jest odczuwane, związane jako pewnego rodzaju spadek nastroju, no a do tego w drugiej fazie cyklu miesiączkowego dochodzi wzrost produkcji progesteronu, który jest taki, bym powiedział, zły, tak? Dla naszego organizmu, ponieważ no, ten wzrost jego produkcji jest odczuwany jako spadek, tak? Czy jest związany ze spadkiem nastroju, tak? Czyli tak, są takie wahania nastroju, które u różnych kobiet, tak, ze względu na ich wrażliwość na działanie tych hormonów mogą być w różny sposób odczuwane, tak? Czy część z nich może mieć łagodne objawy tego syndromu, tak? Natomiast część z nich może traktować to w taki sposób, bym powiedział, bardzo tak, może odczuwać to w taki bardzo sposób nieprzyjemny. Też jest oczywiście jakby drugie, bym powiedział, poważne zaburzenie, tak, związane z takim głębokim stanem depresyjnym, które występuje u niewielkiej liczby kobiet, no właśnie w odpowiedzi na działanie, tak, na zmiany naturalnego cyklu produkcji tych hormonów. Więc to jest taki, bym powiedział, przykład, którego
przynajmniej połowa słuchaczy podcastu tak doświadcza w sposób regularny, mniej lub bardziej intensywnie. To oczywiście, tak jak powiedziałem, no zależy od pewnego rodzaju wrażliwości, tak, organizmu na działanie hormonów, bo tutaj trzeba powiedzieć, że pomiędzy ludźmi są duże różnice międzyosobnicze, tak, które no, nasz niejako różnicują tutaj w naszej wrażliwości na działanie poszczególnych hormonów. Wiele mówi się o zmianach hormonalnych i zastanawiam się, na ile nasze zmiany społeczne, środowiskowe mogą oddziaływać na nasze hormony, na nasze funkcjonowanie? No to jest taki, bym powiedział, kontrowersyjny temat, tak? Bo tutaj problem polega na tym, że bazujemy w dużej mierze na badaniach wykonanych na zwierzętach, a jeżeli chodzi o badania na ludziach, no to są badania korelacyjne. Więc jakby z natury rzeczy mamy tutaj no, pewnego rodzaju słabsze dowody. Możemy jakby domyślać się, tak, że pewnego rodzaju zmiany o charakterze środowiskowym mogą mieć wpływ na gospodarkę hormonalną ludzi. Tutaj oczywiście możemy podać przykład pestycydów, tak, czy pewnego rodzaju środków chemicznych, które mają działanie podobne do hormonów płciowych, ale też oczywiście możemy wrócić na przykład do stresu, tak, bo zmiany środowiskowe, tak, o których tutaj rozmawiamy, to też są zmiany takie związane z na przykład, nie wiem, takim chronicznym stanem stresu związanego z pracą, tak? Znaczy, to też jest takie zjawisko społeczne, tak, które, bym powiedział, teraz ma taki masowy, bym powiedział, charakter, tak? A może po pandemii to się trochę zmieniło, bo ludzie trochę otrzeźwieli i na różne inne rzeczy zwrócili uwagę, no ale no jest to nadal takie zjawisko powszechne, tak, że ludzie przeżywają chroniczny stres związany z pracą, tak? No a to jest, tak jak już powiedziałem, no, czynnik ryzyka na przykład dla cukrzycy typu drugiego, a w połączeniu z otyłością, tak, brakiem ruchu, no to będzie to jakby się wszystko wzmacniało i nakręcało. I tutaj taka uwaga na marginesie, że tak myślę, że bardzo trudno jest mówić o takich, bardzo trudno jest zrobić taki destylat z działania jakiegoś specyficznego hormonu czy specyficznego czynnika, dlatego że te wszystkie systemy biologiczne są ze sobą połączone. To jest system naczyń połączonych, tak? I nie wiem, zablokowanie jednego powoduje, że 5 innych przestaje działać, a to z kolei wpływa na 10 kolejnych. Ja tutaj oczywiście trochę przesadzam, ale chciałbym jakby pokazać, że to nie jest tak, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że na przykład jakiś jeden, że to nie jest tak, jak taki jest popularny pogląd, że jakiś jeden hormon działa tylko na jakąś jedną czynność w organizmie. Często jest tak, że dany hormon jest odpowiedzialny za szereg różnych funkcji w naszym organizmie, a jego aktywność zależy od kilku innych, na przykład czynników hormonalnych. Także to wszystko jest ze sobą połączone. Ale mówiliśmy o stresie, tak, ale też nie wiem, na przykład zanieczyszczenie powietrza. Są takie badania, które na przykład pokazują, że ekspozycja na zwiększone zanieczyszczenia czy zwiększony poziom ozonu w powietrzu zwiększa aktywność osi HPA.
czy jest związana, jest powiązana ze zwiększoną aktywnością osi HPA, tak, czyli pod wzgórze przysadka nadnercze tej osi, która jest odpowiedzialna za reakcję stresową. No a jak jest zwiększona aktywność osi HPA, no to też mamy tego konsekwencje, tak, no bo mamy na przykład zaburzenia metabolizmu lipidów. A jak mamy zaburzenie metabolizmu lipidów, zwiększone wydzielenie kortyzolu, no to okazuje się, że tutaj na przykład mamy jakiś taki mechanizm, który będzie wzmacniać problemy związane z nadmierną wagą ciała. Tak, będzie się przyczyniać do pogorszenia nastroju, a to z kolei będzie związane z obniżoną aktywnością układu immunologicznego, zwiększonym stanem zapalnym. No i to wszystko się zaczyna ze sobą, tak, wszystko zaczyna się wzmacniać wzajemnie i znowu, tak, widzimy, że to jest taka układanka, gdzie jak naruszymy jeden fragment, to różne inne się przekładają. No, klasyczny efekt kuli śnieżnej i myślę sobie, że zdrowie i psychiczne, i fizyczne to także naczynia połączone, a jeszcze osadzone w środowisku wzajemnie oddziałujące na siebie. I taką ważną częścią pracy terapeutycznej jest wywiad psychologiczny, w którym także istotnym pytaniem jest pytanie o stan ogólnomedyczny. Zastanawiam się, czy pewne zmiany hormonalne mogą dawać efekty albo objawy, symptomy zbliżone do objawów niektórych zaburzeń i trudności z zakresu zdrowia psychicznego? Tak, to znaczy tutaj myślę, że takie powiedział najwyraźniejszy przykład jest związany z nadczynnością bądź niedoczynnością we wszczyt. I tutaj nadczynność lub niedoczynność tarczycy, to znowu nie jest takie proste, więc ja będę mówić po prostu nadczynność lub niedoczynność tarczycy, może być związane z takimi symptomami, które są charakterystyczne dla zaburzeń depresyjnych czy zaburzeń lękowych. Z jednej strony oczywiście to będą takie, bym powiedział, symptomy, które będą konsekwencją niedoboru bądź nadmiaru hormonów tarczycy, ale do tego, tak sobie myślę, że mogą jeszcze oczywiście dochodzić pewnego rodzaju zmiany wtórne. To znaczy, że my się uczymy interpretować coś, co jest efektem działania hormonów jako coś, no i tutaj chyba zabrnąłem w jakąś ślepą uliczkę, ale chodzi mi o to, że jakby dobudowujemy drugie piętro, tak? W sensie poznawczym. O, to jest to dobudowywanie drugiego piętra brzmi dobrze. Rozumiem, o co chodzi. Tak, że mamy coś, co jest w punkcie wyjścia, tak? Nie jest konsekwencją, nie wiem, powiedzmy, złego dzieciństwa, tak, tylko konsekwencją nieprawidłowego działania tarczycy na przykład, tak, i mamy jakiś symptom, do którego będziemy dobudowywać jakieś swoje przekonania, tak, albo... Czyli jeżeli dobrze rozumiem, na przykład w związku z niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy zmagam się z obniżonym nastrojem, przez co mniej mam ochotę albo mniej odnajduję się w sytuacjach ekspozycji na przyjemność związanej z różnymi aktywnościami towarzyskimi, w związku z czym nabywam takie przekonanie o sobie, że na przykład nie jestem osobą społecznie kompetentną, aktywną, nie odnajduję się w grupie rówieśniczej i to niejako działa w takim zwrotnym sprzężeniu na podbicie moich objawów depresyjnych. Czy dobrze to rozumiem? Tak, tylko że musimy, że proszę pamiętać, że to tak bym powiedział, traktujmy tak ostrożnie, tak? To znaczy myślę, że nie ma tak zbyt dużo badań, które by taki ciąg logiczny
potwierdzały, ale to jest prawdopodobne, tak? To znaczy to jakby może też współtowarzyszyć pewnym symptomom, które są, nie wiem, konsekwencją różnych zdarzeń wcześniejszych. Więc ja tutaj staram się być taki ostrożny, bo nie chcę, żebyśmy tutaj poszli w takie, bym powiedział, łatwe rozwiązania, tak? I łatwe odpowiedzi, tak? Bo to ja mówię o tym, że tak może być, tak? To znaczy, że te wtórne konsekwencje poznawcze są możliwe jako pewnego rodzaju drugie piętro. Natomiast proszę pamiętać, że te zmiany hormonalne, one przecież pojawiają się w określonym momencie życia, tak? I to nie jest tak, że to, nie wiem, się ciągnie przez kilka lat i nikt tego nie wyłapie, tak? Tylko, nie wiem, przychodzi tak, jak pani zaczęła, po 30, prawda? Taki wiek, że człowiek zwraca większą uwagę na swój stan zdrowia, tak? I nagle się pojawia coś, co budzi nasz niepokój, czego wcześniej nie było, tak? I tego częścią na przykład może być obniżony nastrój. Więc to chcę powiedzieć, żebyśmy byli ostrożni, tak, z takimi teoriami. Jasne, panie profesorze, dlatego właśnie pan jest gościem tego podcastu, ponieważ pana podejście naukowe różni się od, nawet nie powiem popularno-naukowych, a populistycznych, tym, że waży pan każde słowo i za to jestem serdecznie wdzięczna, bo uważam, że też w takim to nie jest książka, wokół której dzisiaj się spotykamy, Hormony Państwowego Wydawnictwa Naukowego, której ja się obawiałam, kiedy ją dostałam, pomyślałam sobie, oho, to jest taka porcja wiedzy, którą będzie mi bardzo trudno przetworzyć, są wakacje, niekoniecznie miałam apetyt na coś bardzo ciężkiego. Natomiast bardzo klarownie przedstawia bardzo zawiłe aspekty, również nie wskazując i nie dzieląc na czarne i białe, dobre i złe, a raczej uwidaczniając to, co już wiemy, to, czego nie wiadomo, a także to, co kiedyś wydawało nam się prawdą, a obecne nowe techniki badań i rozwój naukowy potwierdził lub odrzucił, ale myślę sobie, że mamy jeszcze taką wiedzę bardzo potoczną, przez to, że no właśnie, niektóre osoby, niektórzy specjaliści mówią o pewnych rzeczach z całkowitym przekonaniem, że na przykład całe nasze zmiany hormonalne w zakresie nieprawidłowości metabolicznych to jest wymysł, to jest lenistwo, to jest sposób wielkich koncernów farmaceutycznych na to, aby naciąć nas na spożywanie większej ilości leków, które też już nie wiadomo co robią naszemu ciału, albo jest to wina pestycydów w żywności. To jak to jest z tymi na przykład pestycydami, czy z tym metabolizmem? Jakie obszary albo jakie zmiany powinny powodować nasz niepokój, że dobra, to może ja jednak powinienem, czy powinnam wybrać się do endokrynologa i sprawdzić, czy coś jest ze mną nie tak? Ja myślę, że wszystko to, co ma taki charakter nagły, tak? To znaczy wszystko to, co się pojawia znikąd, tak? To jest coś, co powinno rzeczywiście chyba wzbudzić nasz niepokój. Pani mi zadaje takie pytania, jak ja bym był profesorem medycyny albo endokrynologiem, więc tutaj ja będę ważyć każde słowo, tak jak pani powiedziała, ale wydaje mi się, że tutaj no, chyba trzeba by przede wszystkim na tego typu zmiany zwrócić uwagę. Zresztą, tak jak tutaj pani wspomniała, no, jest tak, że nasz organizm to jest system naczyń połączonych, prawda? Że nie możemy oddzielić tego naszego środowiska społecznego, psychicznego, tak, funkcjonowania i funkcjonowania na poziomie biologicznym. No i wydaje mi się, że jeżeli pojawia się coś, co nas zaczyna niepokoić, a czego częścią na przykład są pewnego rodzaju problemy w funkcjonowaniu psychicznym, to dobrze by było po prostu zrobić całościowe badania, tak? I umówić się na wizytę z swoim lekarzem pierwszego kontaktu.
żeby opowiedzieć o tym, co niepokoi. Więc ja myślę, że trzeba po prostu podejść do sprawy całościowo, tak? To znaczy nie spoglądać tylko na wycinek, to znaczy na to, co zwraca naszą szczególną uwagę. Nie wiem, że mamy obniżony nastrój, tak? Ciągle, nie znamy przyczyny. Tylko popatrzeć, czy coś jeszcze do tego nie dochodzi. Tutaj cały czas w psychologii się mówi o takim współpracy między specjalistami, a tego jest mało, tak? Znaczy, tak naprawdę tego jest mało, szczególnie w polskim systemie, tak? Żeby jednak do sprawy podchodzić całościowo, znaczy popatrzeć na problem z wielu różnych aspektów, nie tylko od strony takiej psychicznej, psychologicznej, tak? Od strony, nie wiem, zaburzeń nastroju, skupić się, no to pewnie trzeba na terapię iść, tak? Ale może tutaj popatrzeć też na coś więcej, tak? Niż tylko te problemy takiej natury psychicznej. Jakie hormony budzą szczególne zainteresowanie z perspektywy badań psychologicznych? No, modna teraz jest oksytocyna, tak? Znaczy to teraz, tak, czy hormon, jak to się nazywa, relacji, tak? To jest taki szczyt popularności, bym powiedział, tak? A w drugiej kolejności jest kortyzol dalej, tak, hormony stresu, tak? No to z perspektywy badań psychologicznych myślę, że są takie dwie grupy hormonów, tak, które tutaj no, budzą szczególne zainteresowanie psychologów, no ale... A co takiego stoi za modą na oksytocynę? Oksytocyna, bym powiedział, to jest taki hormon, na który oczekiwali psycholodzy. Tak? To znaczy, bo on tak pięknie tłumaczy te różne zjawiska, które psychologowie w swoich badaniach zaobserwowali. Czyli na przykład zjawisko przywiązania, tak? Czy więzi pomiędzy matką a opiekunem głównym, tak? A dzieckiem najczęściej matką, czy pomiędzy partnerami, tak? W związku. Więc szereg badań oczywiście pokazuje, że oksytocyna no nie dość, że jest takim hormonem, który uwalnia się w większych ilościach wtedy, kiedy mamy do czynienia z kontaktem fizycznym, no to jeszcze jest takim hormonem, który niejako wzmacnia te więzi. Są nawet takie badania, które pokazują, że to nie tylko dotyk, ale na przykład rozmowa telefoniczna. Tak, robiono takie badania na nastolatkach, które rozmawiały ze swoimi rodzicami przez telefon, będąc na jakimś obozie. No i obserwowano po takiej rozmowie telefonicznej z rodzicem wzrost poziomu oksytocyny, tak? Czy też relacja pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, tak? Głaskanie zwierząt, głaskanie psa czy kota wzmacnia więź i to u obydwu gatunków, tak? I mamy zarówno wzrost poziomu oksytocyny u ludzi, jak i u głaskanych zwierząt. No więc ja myślę, że to jest taki, bym powiedział, hormon, na który czekali psychologowie, który wiele tłumaczy, tak? Chociaż jestem z natury sceptyczny do takich prostych odpowiedzi na różne złożone zjawiska, jakie badają psychologowie. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy i słuchaczek potrzebuje więcej, bo myślę, że to była zajawka niekoniecznie, no właśnie, czarno-biała, bo nie da się tego w takich kategoriach opisać, ale moim zdaniem niezwykle interesujące to, co panie profesorze, dziękuję, ale jeżeli macie niedosyt i chcecie więcej i chcecie poznać jeszcze inne hormony, to odsyłam was do książki Joy Hinson i Petera Ravena pod redakcją ich, tych naukowców właśnie ukazała się książka Hormony, wydana przez wydawnictwo naukowe PWN. Świeżynka, nowość, mieliśmy okazję przeczytać przedpremierowo i tak jak powiedziałam, nie spodziewałam się, ale była to lektura niełatwa, choć wciągająca i bardzo, bardzo interesująca. Panie profesorze, poleca pan?
Tak, bo ona jest napisana takim, powiedziałbym, klarownym językiem. Tak? To nie jest, rzeczywiście tak jak pani powiedziała, to nie jest jakiś skomplikowany język. Autorzy mają tutaj taką łatwość, bym powiedział, przedstawiania złożonych zjawisk w taki sposób przystępny i jest to napisane takim językiem, który no, nie wymaga jakiegoś specjalistycznego, bym powiedział, przygotowania. Oni starają się różne terminy i różne zjawiska wyjaśniać, tak? Również posługując się przykładami i podając no, różnego rodzaju ciekawostki. Myślę, że niektóre z nich mogą zaskoczyć czytelników tej książki. Wystawiliśmy laurkę. Książka pod tytułem Hormony, redakcja Joy Hinson i Peter Raven, wydawnictwo naukowe PWN. Dużo lepsze źródło niż pytanie wujka Google, co mi jest, bo możemy zbłądzić w bardzo niepokojące rejony. Zapraszamy i zachęcamy do sięgnięcia po tę książkę wszystkich zainteresowanych tematyką hormonów. Moim i waszym gościem był profesor Wojciech Dragan. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, ja również. A was wszystkich zapraszam na kolejne odcinki podcastu Gutralgada. Do usłyszenia.